Hejka, siemka. Dzisiaj będziemy rozbierać wiatraczek od komputera. Trochę widać miedziuszki będzie. Przystępujemy. Zobaczymy co w tym będzie. Ślubki pochowali, jakby specjalnie to miało być tak zrobione. Aby nikt nie mógł rozkręcić. To jest kondensatorek, to będzie na kopalnię miedzi. Jak widać, używam śrubokrętu z końcówką magnetyczną, bardzo ulepsza, pomaga. Tobie, drogi Flamingu, to też polecam kupić to, oczywiście pozdrawiam Cię. Zobaczymy, co tu mamy. Nerki.
śmieci. Już. Troszkę miedziuszki. Trzeba sprawdzać, bo niektóre są metalowe. Też trzeba pamiętać. Bo ja już się tak naciąłem kiedyś. Nazbierałem tego sporo, a mi pani na dzwonie powiedziała, że to niestety jest złoto. Nie ważę sprzętów, tak jak kolega Flaming, nie mam wagi, nie będę ważył, no. Później kiedyś na złomie się dowiem, ile tego wszystkiego się zbierało. Dużo, ale zawsze coś. Tu jeszcze mamy ulubione kondensatorki. Ciach. Ciach. Z tym będzie trochę kłopot. Thank you.
kolejny. Ktoś mi powie, że to można oderwać, bo to jest aluminium. No ale ja tego nie robię. Tu jest jeszcze miedziuszka, będzie. No. Tu jest super. To oczywiście pójdzie w całości do skupu. Tu jest złom, o tu jeszcze miedziuszka. Ładnie się zegnie. Tu jest złom. Złom. To oczywiście wszystko pójdzie na kopalnię miedzi. Jak nam zbieramy, trochę będziemy robić. Tutaj jeszcze chciałem do Flaminga szczególnie pokazać, bo obierasz kabelki różnymi sposobami. Ja mam swój sposób, lepszy. Oczywiście końcóweczkę trzeba odciąć, żeby nie było. Tam są końcóweczki, śmieci do śmieci. Tu troszkę przestawimy się. Oczywiście swój bałagan pokażę. O, mam taką maszynkę fajną. Nie wiem, czy akurat jest dobrze ustawiona. Wkładam kabelek. No nie, jest nie ustawiona. Sobie przecinam i proszę bardzo. Cyk. I troszeczkę kabel akurat gruby, twardy. Fajnie się obiera, jak są dłuższe. Polecam naprawdę wszystkim kupić taką maszynkę. O, i kabelek obcięty. Trochę miedziuszki jest. Także co, no. Jak się podobało, łapka w górę. Jak nie, łapka w dół. Pozdrawiam kolegę Flaminga Recycling. Zapraszam do niego na kanał. Tobie w Flamingu proponuję kupić taką maszynkę. Bardzo ułatwia życie. Nie trzeba ręcznie kręcić. Można wkrętarkę podpiąć, wiertarkę. Zautomatyzować troszkę. No i zapraszam też do oglądania kanału jeszcze mojego kolegi tam na dnie. Bardzo polecam. Do zobaczenia, do następnych. Pamiętajcie, łapka w górę albo łapka w dół. Ewentualnie komentarze. Dziękuję, zapraszam.